Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpi, witam was w kolejnym odcinku z FIFA 14 Ultimate Team. I zaczynamy od razu, nie chcę już więcej komentować, jeżeli chodzi o wstęp. No ostatnio mieliśmy meczyk z Chorwacją i szczerze mówiąc było dość agresywnie, dość ofensywnie. Patrzcie, to byli Edi i kurde, no nie było za ciekawie, szczerze mówiąc. No, ale mamy przewagę, 11 punktów i tak dalej mamy szansę na mistrzostwo Ligi Piątej. Zobaczymy, jak to się potoczy. Dobra, zaczynamy, tak czy inaczej. Myślę, że... Nie, moment. Ja bym dzisiaj Marinowi dał szansę za Oscara. Zobaczymy, jak on tu się spisze ładnie. No i to wszystko w sumie. Niech się dzieje, co chce. Jak nam się uda, będzie git. Jak nam się nie uda, no to nie będzie git. Dobra, co nam tu da za jakiegoś przeciwnika, o ile dzisiaj FIFA nie będzie dla mnie chamska, a co to się zdarza bardzo często. Szybciutko, ktoś mi przeciwnika nie chce wyszukać, to nie dobrze. Ho, czyżby, no dobra, nie chcę nam wyszukać, to jeszcze raz. Do skutku szukamy zawodników, bo jak nie, to będzie cienko. Dlaczego Mari ma taki mały overall? To mnie zastanawia, a jest dobry. Sam sobie odpowiem tam powoli na to pytanie. Dobra, znalazł nam jakiegoś gościa. Pewnie jeszcze Polaczek. No, wojowniki, no to typowy Polak. Siema Polaku, gram z tobą, nagrywam to na YouTube'a. I co on tu ma? BPL. Typowe BPL. Czemu słyszałem wykupywanie piłki? The fuck? Vertonghen, Cahill, David Luiz na obronie. Zaledwie 5 spotkań i są na pierwszym miejscu. Idą jak burza. Chcą, no tak, zobaczymy jak dzisiaj zagra Chelsea. Też ma Ramiresa tutaj. Ale widzę, że no, stara się. Dzisiejsze spotkanie poprowadzi. O, dobra, Filipe już coś spieprzył, musiał koniecznie, bo inaczej by ta akcja nie wyszła w ogóle. Aha, on coś skombinował teraz. A, Polak myśli. Dobra, matka. Costa podanie trochę zjebane. Dobra, to nie tak miało wyjść, jak ja sobie to planowałem. On tutaj robi takie podania, że no może zaskoczyć. Może wyjątkowo zaskoczyć. Dobra, blokuj, wyciep. Dobrze, Cahill. Ale trochę w złą stronę. Mógł to zrobić lepiej, ale mniejsza z tym. Dobra, teraz trzeba uważać na Ramiresa lub Ashley Younga. Podaj do Costy, dobra. Co on zrobił z tą piłką? Dobra, Dembaba spierdolił. Oczywiście musiał to zrobić. Dobra. Kurde. Niedobrze. Spalił. Moment, napiję się. Jeśli mi pozwolisz, Polaku. Okej. Już ci przerywam tą powtórkę. O kurde, jaka główka. Choć wszyscy znają umiejętności driblingu, fantastycznie zawsze radzi sobie w sytuacji 1-1. Niezwykle trudno jest mu odebrać piłkę. Jest teraz atakowany, próbuje. Costa spieprzył. Ramirez chciał odebrać, ale też mu zabrano. Kurde, uważać. On to atak może mieć dobry. Cudownie dograł. Dobrze. Oddaję strzał. No, ja próbował z daleka, ale mu nie wyszło. Tu podanie tam! O!
Pięknie. No i super, Dawid nas wypchnął. Czyli tam gdzieśmy nie chcieli w sumie. No, będzie to wyrównany mecz. Kolejny. Czy to wykorzysta? Patrzcie, patrzcie, patrzcie jak on to rozegrał, no mądry Polak. Kurde, no. Juan Szmata. Nie. Diego Costa. No i dobra, genialnie Costa, zaraz zejdziesz. Matka zajebiście podała. Czyli już gramy do dupy. Niedobrze. Niedobrze. Pierwsze 5 meczy mieliśmy zajebiste. Teraz idziemy cienko. Dobra, Fabregas. No, może teraz centrować. Jep. Może być groźny. No kurde, spalił Dęba. Znowu. Niedobrze. Znowu jak zwykle. O, on tu na dryblingi gra, typowe. Iwanowicz zajebiste po prostu. Dobra, Diego Costa. Pięknie. Idziesz, idziesz! Idziesz! Dobra! No i obronił. Kurde. Też ma Piotrka. Dobra okazja, ależ niepowtarzalna. Costa, coś ty zrobił. Może następnym razem się uda. Tak się nie gra, człowieku. Rozumny lub mniej rozumny. No i to się zemści na mnie. Jeśli nic z tym nie zrobię. Tracą piłkę. No i super, Mata nam odebrał. Świetnie to zrobił, no wręcz. No i kurde, nic nie gra, Costa. Jest przejęcie i mają szansę. Tamten też kurde zajebiście podał. I teraz kurde ma akcję. Dobra, no, którą spieprzył. Ale teraz my musimy doremisować. Brawa dla bramkarza. No nie, wyłapał tą piłkę. Aż mi się wierzyć nie chce. Na co trzech ty to broniłeś? No patrzcie na tego idiotę. I za może nam z główki zajebać. No i spudłował. Na szczęście. Starał się jak mógł, ale to gówno się starał. Dobrze rozegrali rzut rożny. Dobra, matka. Idioto. Odzyskali piłkę w środku pola. Santi Cazorla. Było widać. Kurde, idioci nie potrafią nawet głupiej jednej piłki wykopać. Dobra, Dembaba! O, patrzcie go, dobrze. Teraz to wykorzystaj. No nie, mamy Czecha przeciwnika. Niedobrze. No trzeba mu tylko z główki zarąbać i nic więcej. No i znowu. Ja pierdolę, Luis! Coś ty debilu zrobił. Nie, no ja po prostu nie wierzę w niego. Weź to wyciep jakoś. No nie dobiegnie, idiota. Ale kurwa, Luis nie mógł chociaż raz dobrze z główki przyjebać. Nie, kurde, musiał trafić w słupek. Idiota. Wiedziałem, że kurde, jak teraz mój Cahill dostanie... Nie, to był Terry. Terry dostał czerwoną kartkę wczoraj. To dzisiaj będziemy grać w osłabieniu. Zaraz Oscara wpuszczę. Jak się gra, nic nie zmieni. I Costę też wypieprzę. No bo... Nic nie zrobił. Miał okazję ze dwie. Super, super. On teraz może... No i z dobitki, kurwa, przegramy to dzisiaj. I chuj. I dzisiaj to możemy przegrać. Super. Po prostu super. No i faul, idiota. No ja dobrze, za karę ma żółtą kartę, czerwoną. Wykurwiaj stąd, Staric. I teraz grasz na jednego napastnika. Czy nawet na zero, nie wiem. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna. I nie mamy piłki, ale on wygrywa cały czas. Mimo wszystko, że dostał tą czerwoną kartkę, to on to wygrywa. Dembaba. Zjebał podanie. No ja nie wiem teraz, którego wymienić. Kurwa! Nie! Chyba zaraz Marin stąd zejdzie. Albo Dembaba. Nie.
Nie podoba mi się ich gra. Nie patrzcie, kurwa Kosta, ty zejdziesz! Nie czarny debil, ty zejdziesz! Kurwa, wredna małpo. No weszła mi chamsko pod... Co mi z... Aha, on chyba celowo. Dobra. Nie, to, teraz trzeba to wykorzystać. W dupie. No zobaczmy, czy sobie poradzi. Zajebiście. Co? Jeszcze, żem go sfaulował. Ja pierdolę, nie. Już wprowadzili piłkę do gry. Spierdalaj. Jeszcze przeciąga tą grę sędzia, żeby mi jeszcze jedną najebał. Mata. Kurde, wieśniacki dribbling. Już ja to gdzieś widziałem. No i teraz pewnie zagwiżdżę. O, 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 o! Biegnij! No, nie wierzę, jeszcze obronił i jeszcze to będzie przeciągał. Obrona wybija, będzie. Ciekawe ile minut dał. Ja pierdolę! Kurwa! Nie wierzę. No ja po prostu nie mogę w to uwierzyć. Nie. Teraz takie zmiany porobię, że kurde zrobi się porządek. Chuj, Drogba wejdzie. Wypierdalaj Kosta. Zjebał taką akcję. Przeszkodził Czarnuchowi. Nie, Oskar musi wejść z powrotem, bo Mary nic nie robi. Tylko raz przyszedł, strzelił gola i zrejczkwitował przeciwnik. Sorry za ten mój rage. Ale to jest tragedia. To co tu się dzieje, to jest tragedia. I matkę stąd wypierdolę. Trzy zmiany i w dupie. Trzeba to doremisować. Do roboty panowie z Chelsea. Bo inaczej będą ostre baty. I chuj. I Drogba ma grać. Bo jak nie będzie grał ten śmierdziel czarny, to ja go potnę. Razem z Dembabą. No przerywaj to, Polaku! Ruszyli drugie 45 minut. No i super, już się musiał kurde połamać. Ale Ramirez podajemy od razu. Nie, no idiota, idiota! Obrona ma być żywa. Do środku tu jakoś. I gówno. Dobrze, Cahill. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka. Nie, kurwa, gdzie on to podał? Gdzie on to do cholery podał? Piotrek coś nie broni dzisiaj. I to mnie wkurwiać będzie zaczynało. Dobra, Fabregas idziesz. Idziesz jak ogień. I nie obchodzi mnie to. A, nikogo tam nie było. A debil nie dobiegł. Super! Kuźwa, super, Oskar, nie, wpuściłem cię, a ty nawet nie dałeś rady dobiec. Pozdro. Jesus na was. Ale dlaczego ja zmieniłem zawodnika, no super. Świetnie podciął piłkę i perfekcyjnie trafia do adresata. Kurde! Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Dobra, Fabregas z daleka. Co on mi tu za wślizgi robi? No patrzcie go. Nie, ja nie wiem, w której on lidze jest. To jest najlepsze. No weźcie! Kurde! Czego nie umiecie okiwać? Debile! Dobra, Drogba. Teraz jego akcja. Aha, dobra. Podbił sobie piłkę. Mądre. Tylko żeby tak było... O kurde! No nie! Co ten ba robi? Najkrócej, lapidarniej. Ale kurde, Drogba dobrą akcję chciał wyprowadzić. To było widoczne. I to jaka? Nie, jak on dalej będzie ten wynik przetrzymywał, to będzie katastrofa. Dobra. Nie no, super, Lampard też bił, gówno robi. Pchaj go! No nie! Oskar, jak ładnie na obronie, ale czemu Dembaba to wybił? Idiota czarny.
No i to ja pewnie zatrzyma grę. Ja sfaulowałem. Da mi żółtą. O, Ramirez, idiota, kurde, fauluje. W sumie to ja z mojej winy. Ale to już mniejsza z tym. Super, no przegramy dzisiaj pierwszy mecz lidze Ligi Piątej. Obrona zajebista. Aha, nie dotknąłem tego nawet, super. Mamy jeszcze 25 minut meczowych. Zobaczymy, jak on to jak my to załatwimy. No i super. Super, że tracimy. Wyjebał tą piłkę w ogóle bez sensu. Podał do drugiego Czecha. Pewnie będzie grał na czas. Super, no. On tu ma lepszy skład, bo to jest BPL, a ja mam Chelsea. Spieprzaj. Dobra, Drogba. Ładnie. Dobra, teraz! A co tak lekko? Kurde, Drogba, nie wierzę. Dać mu piłkę, a on tego nie wykorzysta. Dobra, Ramirez. Dobrze, w końcu jakiś strzał. Dobra, teraz nie spieprzyć tego. Prawie, ale nie opanował piłki. Dobra, centra. No, Dawid, kurde, co ty robisz na ataku? Dobra. No Lampard! Do środku. No ja pierdolę, tyle akcji, gówno. Nie, no i przegraliśmy to już dzisiaj. No przykro mi bardzo. Ale, no super, czy się Cahill wyjebał. No, dobra. Dobrze w sumie Dawid zrobił. No, co wyprowadzimy akcję, to on to obroni. Przeciwnicy. Super, ekstra, ekstra! Kuźwa. Co Dawid Luiz w ogóle robi na ataku? Jego to już chyba pojebało. Dobra. Ostro! Brawo! Się muszę napić normalnie, bo już mi się zagotowało. Daj mi się napić, Poloku wredny! Może chociaż honorówkę, kuźwa, strzelimy. Dobra. No i Drogba mi już wyjebał. Kurde. Polak to chyba nie ma litości. Czy to wykorzysta? Kurde, spieprzaj. Dobra, Drogba, biegnij. Biegnij, nie zastanawiaj się, dobrze. Dobra, idziesz, idziesz! Idziesz jak burza! Jeb! Kurde, obronił! No nie, on wszystko wyciąga. A mój Czech gówno. Super, on sobie idzie na spokojny wieśniacki dribbling. Zajebiście. No i wojowniki mnie rozpierdoliły. Mówiąc w skrócie. No teraz podłował. No super, kurde, zajebiście Chelsea dzisiaj to rozegrali. No super, no. Kurde, nawet honorówki sobie już nie strzela. Ni chuj. Dobra. Ramirez, idziesz. Patrz, ten to się... Kurde... Prawie dopchał, ale Cahill, no. Idźże tam, półgłówku! Pierdolę, czy któryś tam z was ruszy dupę? Boże... Nie... Zajebiści są. Tyle powiem. No, brawo dla bramkarza. Nie, jego bramkarz ci wszystko wyciąga. Kurwa, Ramirez. Nie, ty nie zagrasz nas w tym meczu. Kurwa! Świetnie! Gratuluję ci, Polaku. Rozjebałeś mnie w tym meczu. Ale to nie znaczy, że ja spadnę do Ligi Szóstej. No taki chuj. Super. Dzisiaj Hiszpania mnie dojebała, bo to Juan Mata i Jesus Navas. Super. Genialnie. Kurwa. Wojowniki jakieś.
Sorry, ale już po prostu musiałem odreagować. Filipe Luis jest najlepsza ocena, no tu coś mnie to nie dziwi, no. Czech jego, no i kurwa jego Czech wyciągnął 3 razy więcej piłek od mojego. A dlaczego? Bo dzisiaj się najebał czeskiej wódki. No kurde, idźcie się ogól na łyso i załóż ten swój pierdolony kask. Tfy, pluję na ciebie, Czechu jebany. Kupię Castoramę chyba zaraz. No jego ma 10-0, a mój 6-8. No, to jest w ogóle skandal. Kurde, Diego Costa nic, wpuściłem Drogbę. Tak, lepsza ocena, bo zrobił dwie dobre akcje, które jego bramkarz wyciągnął. Wszystkie, no. Dobra. Dziękuję wam bardzo, mimo wszystko. Wygrałem 5 pierwszych meczy. Znaczy, przeszedłem pierwsze 5 meczy. Teraz mi się nie udało. Ale chuj, no nie będę wrzucał tylko wygranych meczy, bo to też bez sensu. No wrzucę ten mecz, bo walczyłem z Polakiem, no. Trudno, no przegrałem, to przegrałem. Dzisiaj może nie jest to mój najlepszy dzień. No i kurde, teraz mamy problem, bo mamy 4 mecze do zagrania i jest zagrożenie, że możemy zostać w lidze piątej znowu. Dobra. Gratuluję ci, Polaczku. Jeżeli znajdziesz ten film na YouTubach, to napisz do mnie. Możemy pogadać, pograć. Ja tylko tak w FIFA rajdżuję, bo wiesz, te emocje są. A kurde, te moje Chelsea dzisiaj to naprawdę w chuj zajebiście grało, że kurde, już nawet Czech nic nie potrafił obronić. Dobra, dzięki wielkie za obejrzenie. Trzymajcie się, na razie, yo. I cię tam pozdrawiam. Polak, który ze mną rozgrywał ten mecz ligowy. No i na razie.